Cześć, ja jestem Anjon i za chwilę wszystko stanie się jasne. Możemy już sprawdzić, jak wygląda Hirospad i jakiego poziomu dusza jest tam dostępna. Ja jeszcze nie wiem, sprawdzam to w tej chwili. I zobaczmy, mamy trzygwiazdkową Perfect Soul i split Soul aż do 5 gwiazdek czyli mniej więcej tak, jak się spodziewaliśmy. Zanim przeanalizujemy ścieżki, jakie będziemy mogli obrać, sprawdźmy, jak wygląda zdobywanie punktów. I tak jak wcześniej było już to wiadomo, mamy levelowanie czempionów. Na pewno wybitnie pomoże w tym zwycięstwo w CVC z personalnymi, które udało nam się osiągnąć z klanem, do czego zresztą przyłożyłem swoją rękę, osiągając próg 400 tysięcy punktów. Udało mi się tak przekierować swoje zasoby. Między innymi przywołałem E-Street, jeszcze dwóch czempionów z fragmentów z Doom Tower, że zdobyłem ten maksymalny próg personalnych nagród szóstego Tieru, i cała ta energia posłuży mi teraz do levelowania czempionów. Z tym, że jest to raczej drugorzędne źródło punktów, a podstawowy sposób na ich zdobywanie to otwieranie szardów. I tutaj progi punktowe w stosunku do ostatnich i rozpad się nie zmieniły. Czyli mamy 4,5 tysiąca za Secredy, na które przypominam są podwójne szanse na wylosowanie legendy i 10x na nowych Unity Championów. Primale za 1800 nie polecam ich otwierania, ja na pewno tego nie będę robił. Primale będę otwierał tylko wtedy, kiedy są podwójne szanse na mitycznych championów. Voidy, których też nie będę otwierał, chyba że będę musiał, zbieram Voidy. Z nadzieją, że uda mi się uskładać przed kolejnym gwarantowanym czempionem za Wojt Szardy. i Ensięty za 300 punktów nie jest to zbyt wiele. A ratować się możemy również mystery Shardami, każdy po 3 punkty. No dobrze, popatrzmy teraz na punkty. I tak, żeby wymaksować całą tą ścieżkę, będziemy potrzebować 207 950 punktów. Co jest horrendalną liczbą, ale zapewne znajdą się tacy, którzy to zrobią. Jeśli będziemy chcieli zrealizować główny cel tej ścieżki, czyli zdobyć pięciogwiazdkową duszę, a przy okazji wpadnie nam jedna legendarna książka, nie licząc innych mniejszych rzeczy, będzie to wymagało ponad 106 tysięcy punktów, co w przeliczeniu na ilość sejkredów potrzebnych da nam 23 i jeszcze trochę sejkreda. Czy warto? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć sami. Na pewno dobrą motywacją jest dwukrotna szansa na wylosowanie legend z Sacredu, więc można to zrobić niejako przy okazji. Ja osobiście tylu sacredów nie mam. Być może jeszcze w ciągu tego weekendu zdobędę kilka, ale na pewno nie zrobię całego tego eventu tylko sacredami. Będę robił intensywny champion training, zobaczę ile mi się uda zdobyć w ten sposób. Zużyję na pewno wszystkie kredy. w tym momencie mam ich 9, a potem będę się zastanawiał co dalej. Tak jak mówiłem, na pewno nie dotknę primali, nie chciałbym dotknąć wojdów. Ancienty to inna historia, ale z nich zbyt wielu punktów nie zdobędę, ale zdobycie tej pięciogwiazdkowej duszy to jest właśnie mój cel. Jeżeli jednak nie uda mi się go zrealizować, to z pewnością uda mi się zdobyć czterogwiazdkową duszę. Z tym, że te cztery gwiazdki dla Wixwella, no są wartościowe, ale zdecydowanie bardziej przydatny byłby pięciogwiazdkowy Blessing. Ja dla Wixwella wybrałem Cruelty i tam na piątym poziomie zwiększam maksymalny próg procentowy obniżania defensa przeciwnikom. Ale kto wie... Być może będę musiał się zadowolić tylko czterema gwiazdkami. Zobaczę i zdam Wam sprawozdanie po zakończeniu tego eventu. Dla tych z Was, którzy nie mają surowców, możecie na przykład pomyśleć, żeby zdobyć taką trzygwiazdkową duszę, która już jest dość wartościowa, a próg punktowy jest naprawdę niewielki. 26,5 tysiąca punktów powinno się udać zdobyć Champion Training plus kilka szardów otwartych. A ci, którym zupełnie nie zależy na gduszach dla Awixwel, zapewne pójdą po legendarne książki. I dwie takie książki zdobędziecie za nieco ponad 50 tysięcy punktów. Tak to wygląda tym razem. Mam wrażenie, że plarium nieco skomplikowało nam ten event. Żeby w ogóle zacząć otwierać gatey, musimy się udać praktycznie na sam dół, po klucze, i potem, w zależności od tego, co chcemy otwierać, wybieramy odpowiednią ścieżkę. Natomiast ja osobiście lubię tego typu eventy, ponieważ lubię, kiedy daje mi się wybór i wolę je od Titan Eventów, gdzie po prostu wszystko zdobywamy po kolei. A tutaj mam przynajmniej jakąś iluzję wolnej woli. Bardzo jestem ciekawy, co wy zadecydowaliście w sprawie Wixwell Path. Podzielcie się proszę tym w komentarzach. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć!